tam, w analizie zwiastuna Wiedźmin, sezon drugi. Polowanie uważam za rozpoczęte. Evil is evil. Lesser. I tutaj mamy za przedstawione sceny z poprzedniego poprzedniej serii Wiedźmin od Netflixa. Tutaj oto na tym ekranie są głuchule, tak zwane cmentarne. Tak. Przypomnienie z pierwszego sezonu. Geralt przyjmuje sakwę od zleceniodawcy na zlecenie wiedźmińskie. Tutaj czary, wyrzutnia pochodni, armie nilfgaardzkie, bardzo oryginalne ich zbrojach. Niestety takie zbroje były w pierwszym sezonie, zobaczymy jak będzie w drugim sezonie. Przelecimy to trochę, ja przewinę do przodu, bo nie chcę, żebyście stricte czekacie na coś nowego, więc po prostu przepatrzymy to do przodu. I zaraz powinno... Dobra. I tutaj widzicie właśnie Vesemira. To już jest część z nowego zwiastuna. Tak właśnie będzie wyglądał Vesemir. Vesemir, Vesemir. Vesemir. Vesemir, mentor, nauczyciel Geralta z Kaer Morhen. A to jest sezon drugi serialu Wiedźmin, w którym potoczą się losy Ciri i Geralta i zobaczymy, będzie nam ukazana miejscówka wiedźmińska, czyli szkoła cechu wilka, czyli Kaer Morhen. W końcu coś konkretnego, moi mili. Ja witam was w mojej analizie traileru Wiedźmin sezon drugi. Jedziemy z tematem. You spend a lifetime alone. What changed you? Yennefer of Vengerberg. I ogólnie to chcę wam powiedzieć, że drugi sezon będzie, jak wynika to z traileru i z powieści, będzie się tyczył tego, że po prostu może dojść do wydarzeń już związanych z grą Wiedźmin 3, ale zobaczymy. Tutaj takie retrospekcje z pierwszego sezonu, z pierwszych odcinków. Jest pokazana scena z lusterkiem z Yennefer. Także idziemy totalnie. Tutaj scena, jak Yennefer się przetransformowywała w piękność w dramatyczny i okropny sposób. I dream of becoming important to someone. You're important to me. Jak widzicie, jest bardzo podkreślone to, że dla Geralta Yennefer jest wyjątkowo ważna, jest jego miłością, kochanką, żoną, kochanką, kobietą, dziewczyną, kobietą i tak dalej. Jest to podkreślone, że jest ważne w jego życiu i dla jego serca osoba, czyli Yennefer. I na tym ujęciu jest pokazany, ukazana Yennefer i Geralt w objęciu. A sam to był Jaskier, a tutaj właśnie jest pokazana armia Nilfgaardu, która pustoszy i niszczy wszystko na swojej drodze, łącznie z Temerią. A tutaj pożoga po prostu ognista, którą Yennefer zrobiła na swojej drodze w walce z Nilfgaardczykami w poprzednim sezonie. Ale po prostu no to jest epickie, więc oglądajcie. No i Yennefer zostaje uwięziona przez wrogą czarodziejkę na usługach Nilfgaardu i po prostu będzie więziona i przetrzymywana. I dalej jedziemy. Konik sobie jedzie na niej ta złowroga i wroga
czarodziejka. Jedziemy dalej. A tutaj pewnie elfy, pewnie jakie. No i schwytali ich. I więzią. I więźniowie polityczni, magiczni. A tutaj armia, bitwa z pierwszej części chyba, z pierwszego sezonu. Tak na spokojnie. I ogólnie to ten drugi sezon skupi się na szkoleniu Ciri do cechu wiedźmińskiego w Kermorhen. Będą tam fragmenty z... Już zaczyna się, podobno jak były przecieki, będą fragmenty z Dzikim Gonem, bo wszyscy, także spoko. Zobaczymy, co z tego wyniknie. O, smok złoty, to też stawne. Monsters are born of deeds done. To. I cyk. I właśnie w ten sposób taki jest. No trudno było coś takiego nowego powiedzieć do tego zwiastuna, bo po prostu tutaj są takie retrospekcyjne sceny z pierwszego sezonu. Trochę jest nowości, trochę starości, ale ogólnie chciałem wam to pokazać z moim lekkim komentarzem. Najlepiej jak sami to obczajcie, zobaczycie. No w każdym razie faktem jest, że fajny kulturalny zwiastun drugiego sezonu Wiedźmina zrobili. Mam nadzieję, że serial was zaskoczy pozytywnie. To byłem ja, czyli Malczumistrz, a to była analiza traileru Wiedźmina sezon drugi od Netflixa. Także cześć. Miłego zobaczyska. Tak pokrótce po prostu. Cześć.